Siema, tutaj jest Partiatrix, a dzisiaj gramy sobie Eni na Rosji. Tak jak ostatnio graliśmy sobie Masterem, gdzie była naprawdę piękna rozgrywka, tak teraz gramy sobie Eni. Eni sama w Rosji, czy jak to nazwać. Chyba wiecie, do czego to jest nawiązanie, mam nadzieję, nie, to trudno. Także grajmy sobie. Co do poprzedniej gry, no nie pykło do końca to, co chciałem, ale spokojnie, teraz gramy sobie bardzo dobrą postacią, Eni. Jak teraz znowu przepieprzę, to naprawdę wypieprzę z tego i ty. A właśnie, przypominam oczywiście o zostawieniu oceny, bo jednak może nie przepieprzę, więc przyda się. Oczywiście o zostawieniu suba też może się przydać. No może jednak zostanę na tym YouTubie, nie wiem, jeszcze pomyślimy. Także oczywiście zachęcam do zostawienia tych rzeczy. Byłoby miło, gdybyście to zrobili. Eni sama w Rosji. Już po świętach jest. Nie wiem, który tam jest. Kiedy ja wstawiam te filmy, nagrywam sporo na zapas. Bo nie będę mógł nagrywać przez dłuższy czas. Także jeżeli nagle przestaną się pojawiać filmy, to nie wiem, kiedy znowu wrócą. Także trochę lipa, ale bywa. Dobra, farmy. Mam nadzieję, że gościu nie ma bola. Bo tutaj to... Chyba nie ma bola, bo już mi chyba napieprzał, ale nie wiem. Często te kseraty na bolach grają, że też przykre. Wpiszcie sobie, jak Bjarcin gra na gościa, który gra na bolu. To jest Maria Bjarcin. Myślę, że będzie mnie atakował. On po prostu chciał sobie sfarmić. Nabywa. No ja sobie na razie pofarmię tylko, tak mi się wydaje. O kurde, jak mnie trafił. Skubaniutki. On chyba za zabijanie mobów ma manę, tak mi się wydaje. To dosyć fajna postać, muszę go ograć w końcu. Muszę w końcu ograć tego typeczka. No naprawdę, kurde, tyle jeszcze czempionów nie zagrałem, że aż wstyd. To jest dziwne, że on farmi aż tak z parami. Chociaż w sumie on ma dużo tej many za zabijanie, więc nie dziwię się tylko. Poszedłem sobie pod Medjaja, bo może się uda jakieś 1000 HP zrobić. Dać mi. Chociaż chyba teraz ciężko jest zrobić dużą ilość HP bez tego. No, nie wiem, czy się przygotowuję, ale ominąłem to, powiedział on, bo... Gram strasznie defensywnie na niego. Za bardzo nie chcę się z nim bić. O Boże, tyle użyłem basic ataka. Nice, piorunki weszły w mordę. Elo, dobranoc. Dobranoc, profesorze. Bardzo ładnie. W ten dźwięk, pierwa krow! Stwór. On chyba nie cofnie. Jak, czemu go zabił streszę? Nie, dobra, nie zabił mnie. Nie zabił mnie jeszcze tylko. Dziwnie gra w straszny, w ogóle nie agresywnie. W ogóle mnie nie próbuje obijać. Ja małą dziewczynką gram, może uznał, że ciężej trafić takiego ludzika jak mój. Nie wiem. O nie, nie wiem tam. O Jezu! O, tym razem nie trafiła. Wezmę. Fakt, to słabe. Trochę many tracę niepotrzebnie. Bo nie będę mógł zabić w pojedynku. Ale spokojnie, już nadrabiamy. 30 farmy, on ma 17. Widzimy, farma idzie. Nie ucieknę chyba. Ja to o kur... Co to jest za postać? A, Kha'Zix. Się zdziwiłem, co tak wpadło nagle na łeb, ale dobra. Morello na pierwszy item, czy Ludensek? Ja Morello sobie powiedział, że tak powiem. Nie, Roa przecież się leci na Eni. Co ja wiem tutaj. Święta się skończyły, ale muzyczkę zostawiłem, żebyśmy jeszcze sobie tutaj, wiecie, w klimacie bardzo świątecznym grali. Piękną grę League of Legends.
Panteon, mocna postać. Widzieliście chyba poprzednią grę na Rosji. Jezus, co to było? O, Boże. Piąty level? Kurde, ten kazik też ma piąty. Próbujemy 40 CDR-ów zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. Ani z 40 CDR-ami, to jest coś fajnego. Co on gra? Boże, co ja zrobiłem? Źle rzuciłem spela. O, ram szósty. Teoretycznie mógłbym go próbować zabić. Nice. Nie, źle farm. 40 farm. Źle farm. On mnie w ogóle nie atakuje, to jest dziwne, strasznie. A ma i tak farm bardzo mało. Dziwne rzeczy gościu robisz. Co ten gościu tak, aż taką odległość farmi, aż tak się boi podejść do mnie? Dziwna rzecz. Strasznie słaby, czy to było tak łatwe do ogrania? W sensie, wiedział, że ja tam zejdę. Ja pierdzielę, no to widać. Tym razem się dłużej niższy trafił poziom niż w poprzedniej grze, gdzie ten Panteon to trochę mocny miał. Z tym flashem czemu nie polega? Tak się zastanawiam. Ale jeszcze pojdzie. Z tym bardzo ładnie. O kurde, jak mi sięgnął. To było nawet niezłe. Konmany już nie ma, także prawdopodobnie cofnie. Więc, a nie. Tam, a nie. Jeszcze szybko czas. Możliwe, że tu idzie. Ta, jak to się nazywa? Ewelinkę, że za chwilę wejdzie. Bo on tak jakoś gra dziwnie. Wiecie, gdzie? 14 farm. Czy też nie mam flesza, kurde. Halo, halo. Nice. Tylko mogłeś mi oddać, niepotrzebnie. Ale jest nice. Nieźle. Puszujemy? W sumie można. Przyjemna gierka jak na razie. Aha, tu rozbiorze agro na siebie. Pewnie wiedziałem, że Tybor bierze agro na siebie. Nawet jak nie zadaje. No, nie, znaczy. Myślałem, że na tym moby zapomnę. Chociaż nie, no w sumie. Kanona zawsze atakuje pierwszego. Stać mnie na row, więc się cofnęli na buta. O fuck! Jak to słabo zagrałem, ale tak bym padł. Więc nic się nie stało. Tylko cofanie na środku linii obok tureta. No. 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 To nie najlepszy wybór na miejsce do cofania. Nie, Morella leci na pierwszy item. No raczej tak. Co się z tego jeszcze buduje? No, raczej tego nie leci, chociaż... Aby sala w sensie. Ale możliwe. Nie wiem, czy by leciał Abyssala na pierwszy item na Xeracie. To taki dziwny wybór. Potato Cake Secret. No, to widać, że jakiś ten smurf z Silvera z Eune, wiadomo. Ja po prostu tę grę też miałem dobrą, więc na co obrażać. No, bo już nie wiem. O Jezus Maria. Czy ja mogę zabić na komu?
Wątpię, żeby się na combo wypieprzył, ale jest szansa. Czy teraz się wypieprzy. Chociaż... Nie, wbił 8. Na 8. Kurde, te Eni, nie mogę podejść do wyjścia. O fuck, dobra, ubiłem go trochę szybciej niż myślałem. Puściłem jeszcze w powietrze, jakiegoś typowy brązą. Słuchajcie, czy Miroa przywraca HP, jak używam manek po tym, co działało. No, spoko. Więc fajnie działa na Eni. Bo Eni cały czas używa speli tak naprawdę, żeby lasmitować. Spoko. A, no w sumie dlatego się gra Roa na Eni. Chociaż chociaż zawsze się grało. Nawet bez tego. Teraz ja zwiękuję topa. Gierka. Nie, na 20 minutowa nie będzie, ale... Długo tu lepiej. O, nie wiem, pierwszy u nas solo. Użyłem Ignite'a, myślałem, że on nas flashuje. Niepotrzebnie. Ale bywa. Morello sobie polecę teraz. Jest przyjemne nawet. Chociaż mógłbym teoretycznie pójść w Luden Sacro i zadawać jeszcze więcej obrażeń, no ale... Chyba wolę Morello teraz. Chyba się tak przyzwyczaiłem, chociaż Eni nie gram praktycznie nic. Za Mumu? No czemu? Za Mumu? A, jest przedziwny, a to jest Izrael. A właśnie, Izraela miałem nagrać. Nie nagrałem. Bardzo dobry gang ze strony Xerata, nic nie zrobił, ale zawsze. Kurde, trochę za szybko poszedł tę sprawę. Aha, nie chcesz mi nawet uderzyć. Kurde, on obie tak. Fuck, nie mogę do niego podejść. Szybki jakiś jest. O Jezus, Maryc. Co, nie piję się? Dawaj, dawaj. O fuck, ubiję mnie. Będzie ult? Nie, on nie ma ulta. Przecież, o ja pieprz. Nie ma przecież ulta. Halo. Ale to było ładne. Naprawdę ładna akcja. Buta sobie polecę, w ogóle nie mogę dogadniać frajera. Użyjemy sobie stunka i lecimy. Tiber, zdawaj! Pogromić trochę tych ruskich. Raz sierpem, raz młotem. Czerwoną hołotę. Tak filmik muszę któryś nazwać. Który czempion ma sierp i młot w tej grze? Jest jeden, który ma... dwa topory, na przykład Olaf by się nadał nawet. No, pójść tym. No, on miał buta, tam trochę więcej urmenta. Z tym razem jak mu go dojechał, może to wyjdzie. No, widzę, że się nie chce za bardzo być. No nie mam jak. A tutaj ta Ewelinka też mi tu czai. Nie ma. A, wziąłem. Sporo zadaję. A, dobra. Sporo zadaję. Ładnie tych ruskich lejeta ładnie. No, trochę się już przyzwyczajam do tego ruskiego. Chociaż tak naprawdę nic prawie nie słyszę z tego. Mam muzyczkę dosyć głośno. Przynajmniej u mnie jest głośno, u was jest dużo ciszej jak zawsze. Pierwszy turet w grze. A wezmę go już. Taka Ocean Drake mi tak leciło. Boże święty jest to. Myślałem, że Sura dali. Przez chwilę. A mam stunę nawet. Spoko.
ściana będzie tu szła? Zastanawiam. Ale nie. Czy tu w tegokolwiek będzie szedł na to blue? Aha, Ewelinka jest na bocie. Ewelinka na bocie. Silna jest Ewelina, nie powiem. Strasznie silny i prosty champion. Naprawdę. Dobry. Do kierowania ruskich. Też ruskich kierować. Tak, tak niesmacznie brzmi po prostu. Bardzo niesmacznie to brzmi. Poczekamy tym Ewelinkiem. Nie ma co się śpieszyć. Jak się człowiek śpieszy, to się diabłu cieszysz. Ewelinka jest na bocie. Dobry gra ze mną. O, mamy tam pętę. Ej. Czy tam jest pęta? Ubi. O ja pieprze, straciłem z taki na medziaju. Ta gierka jest śmieszna. Ale widzieliście, byłem Eni sama w Rosji. To prawdziwa Eni sama w Rosji. Ciekawe, że ten Panteon ma gra bariery. Bariera na Panteonie, no, ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz, bariera, kurde. Czy to się w ogóle opłaca? Ktoś tu ma dużo golda, tylko nie wiem kto. Nie wiem kto to jest kaksuc. Przejdzie. Nie, on dopiero się zbawił przecież. A, ten ma dużo golda. A, Kazix, no racja. Już widać, to jest ten. Apostol. Jak jest apostol, tu jest Kazix. Patrzmy w pieprzu. Ej, Izzy, będzie mi chciał to wziąć. Jezus Maria, nie strasz. Ha, elo. Zabijmy sobie paru chłopa. Ze mnie. Ja nawet Warda w krzek nie postawię. O Boże, czy ja mam tu pętę? Ale czemu jest tripla, nie kwadra? Nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu tripla, nie kwadra. Co jest? Nie! Śmieciu! Takie szanse na pentakille są wszędzie. I ich nigdy nie można wykorzystać. Bo właśnie taki Kazix skoczy wam na ofiarę. No i właśnie jest ofiarą wtedy się ją z ofiarą. Ja mi takie reda, ale drugi nie zaszkodzi, gościu mi wykradł kwadrem, to ja mu mogę wziąć redziksa, tak?
To jest chyba uczciwa oferta, wymiana, nie wiem. Chyba nie, lepiej kładę. Nie ma 7-0, frajerek. Trudno. Medziaja polecimy sobie teraz. Przed chyba Ludens Echo polecimy. A uciekam, myślę, że uciekam. Przez chwilę, jak myślę. Przez jedną setką sekundę. Zabiłem ja. Ruskie, nie kraść tutaj. Dobra, cofnę sobie. Kupię Medjaya. Nie ma co tutaj ich napieprzać, skoro nic się za to nie ma. Dajcie co? Dajcie co? O, już nawet na tym nie stać. No to mam tam dużo movement speeda. Szkoda, że zabrali te buffy z butu. Fajne były jak dla mnie. A ty nawet jest co dalej. Ja nie wiem, to było inaczej. To było nad tym. Okej. Chyba, nie pamiętam. Chociaż. Nie wiem, już było tak jak ten. Dziury w pamięci. Ledwo kilka miesięcy chyba minęło. Nie wiem nawet. Nie wiem ile minęło od tych buffów na buty. Wydaje mi się, że dosyć dużo. Dobra, kamę się tam. O Boże, tyle nie dało. Ta Aszka. Lag po prostu. Ladzie. Straszcie mnie za każdym razem, mnie straszycie jak tu biegacie. A ja sobie chcę tylko Eni potuć tych komunistów. No Jezus Maria. Polowanie na komunistów, powinniście się nauczyć. Każdy z nich ma ruski akcent, słyszycie to? Ja to słyszę. O Boże, złapił. O, faj. A nie, by failu. Znaczy wyjść z ryga. Smutno jak poleciał. Jeden. Dwa. O Jezus Maria! Serio? Ty peczku, to było takie łatwe do ogrania. To było takie łatwe do ogrania, a ty tego nie ograłeś. No, tylko Cowboy Jack może tego nie ograć. Naprawdę, to jest takie przykre czasem. To taki gościu, taki... O Boże, idziemy na Blue, bo chyba Izli się tam szykuje. Gdzie nic, frajerku, idziesz? Ja tam idę, zobaczcie. 2-3 mi chciał zabrać. Nawet ty bardzo użyję, żeby on tego nie wie. Jezus Maria, myślałem, że to będzie chciał wziąć frajerek. Się okazało, że kultura. Kulturalny chłopaczek, widać, że dobrze wychowany. Blondynek taki, wiecie. Nie dojrzały jeszcze. ...450 momentów, to jest dużo, ale to chyba... Jezu, jakim wysadziłem. Musiałbym się przed 500 AP dopiero. Już się zniknął. Czy wy to obserwujecie razem ze mną? Czy wy to obserwujecie, jak ruskie wybuchają? Bardzo ładny widok. Ruski wybucha. Piękny. Po prostu piękny.
gdzie jest Ewelinka? Nie chcę tego kończyć. Trzeba. Było takie łatwe. No tyle. Tyle, że ci podobało, jak ruski chlejemy po świętach. Dostarcie ocenę suba. Tyle, kurde. Opening niedługo, mam nadzieję. Na razie.